Dzień dobry. W końcu się udało, po tygodniu przerwy. Planowaliśmy to zrobić w zeszłym tygodniu. Ja niestety odpadłem. Dotknęły mnie trudne tematy rodzinne, ale cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że mi dzisiaj pomożecie, bo to jest mój pierwszy raz, pierwszy live. Na pewno coś skopię, na pewno coś źle kliknę, na pewno coś się nie uda, ale będę czytał komentarze i będę reagował na bieżąco. Słuchajcie, dzisiaj tematem naszego spotkania. Jak będę sobie zerkał tutaj na klawiaturę, bo widzicie, to jest mój laptop, który dzisiaj jest centrum dowodzenia i dzisiaj jestem też jeszcze, oprócz tego, że gadam, czyli jestem gadającą głową, jestem też realizatorem dźwięku, jestem realizatorem obrazu, reżyserem i wszystkim taką wielką orkiestrą. Okej, dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja zamiast 20 maja, godzina 20 i będziemy rozmawiali o rozwiązywaniu problemów, o skutecznym rozwiązywaniu problemów. Co to znaczy? To znaczy, dla mnie to oznacza, że problem raz rozwiązany do nas nie powraca. Pytanie jest, czy Wam się tak zdarza czasami, że wracają do Was problemy? Mam dla Was ankietę i chciałbym, żebyście odpowiedzieli teraz, czy takie sytuacje u Was się zdarzają. Mam nadzieję, że teraz to się wyświetliło na ekranie. Pytanie. Czy zdarzają Ci się powracające problemy? Odpowiedź jest tak lub nie. Klikajcie. Za chwilę zobaczymy, co z tego wyszło. Mam nadzieję, że jest już kilka osób. Ja nie widzę. Widzę 39 osób. O, Jesus. Nie, miało być tylko 5 moich znajomych, którzy mieli mnie wspierać. W szczególności mój syn. Nie wiem, czy pamiętacie, że mój film z zeszłego tygodnia, z weekendu, kiedy zapowiadałem live, który się nie odbył na zamku w Brzegu. To było tak strasznie sztywne, że mój syn zadzwonił i zapytał, tata, czy ktoś w ogóle gdzieś tam umarł, że ty tak gadałeś? No dobra, słuchajcie, 100% osób odpowiedziało, że zdarzają wam się powracające problemy. No, trudno. To znaczy, że jest jakiś sens w tym, co chcę wam pokazać. Chciałbym wam opowiedzieć trochę o tym, jak ja na to patrzę. Chciałbym wam powiedzieć o tym, że to jest prostsze, niż się wszystkim wydaje. To naprawdę jest prostsze i niepotrzebne są żadne wyszukane narzędzia, niepotrzebne są żadne wyszukane metody. Potrzebne jest po prostu zdrowe, rozsądkowe myślenie i pewna logika. Pewna logika. I pytanie, czy chcecie rozwiązywać to według A3, 8D, czy może według 12 godzin zegara? Znacie zegar? Za chwilę nawiążę do tego. Można stosować różne metody, ale jeżeli nie będziemy konsekwentni w tym, co robimy i nie będziemy pracowali według najprostszej z możliwych logik, to na pewno się zgubimy i na pewno wrócimy do punktu wyjścia. I słuchajcie, i to bym chciał wam pokazać dzisiaj. A nie, w sumie mógłbym wam tego nie pokazywać, tylko powiedzieć, weźcie se, przeczytajcie. O, weźcie se, przeczytajcie. Jest taka tutaj, o nie, w tą stronę. Kurde, nie umiem tego pokazać. O, tam, w tą, w tą. Jest taka książka. Książka, bo to ma ponad 100 stron, 116 stron, którą miałem przyjemność pisać ponad rok. Kiedyś miałem takie marzenie, żeby ją napisać i żeby to był taki e-book, który ma kilkanaście stron, później żeby miał 30, później się zrobiło z tego 50 i ja zrozumiałem w pewnym momencie, że tego nie da się zawrzeć w kilku słowach, więc postanowiłem, dobra, to teraz definiuję, że to mam wynosić około 100 stron i wszystko, co jest ponad to, do szuflady. Do szuflady to znaczy, że na później, to znaczy, że za tym e-bookiem pójdzie coś więcej w przyszłości. Słuchajcie, ten e-book jest dostępny, ja wam później pod tym live'em, który będzie udostępniony na stałe, podam linka, gdzie można się zarejestrować i go sobie ściągnąć, poczytać. Słuchajcie, można go sobie nawet wydrukować. Można go sobie wydrukować. Ja sobie wydrukowałem. Tak wygląda. Tak. Tyle, bo to w lustrzanym odbiciu jest. Wygląda tak. Wydrukowałem sobie dwustronnie. Znaczy, nie wydrukowałem tego od razu, bo jak za pierwszym razem chciałem, to w takim punkcie Xero, w którym zawsze drukuję we Wrocławiu, dowiedziałem się, że będzie mi to kosztowało ponad 80 zł. Czyli drożej niż książka w księgarni. Proszę za stronę w kolorze. Wtedy zrezygnowałem, no bo przecież wszyscy mamy wersję do ściągnięcia.
Drukowałem sobie teraz u znajomych w firmie. Mam chyba nie liczy stron, jak to wydrukował. Żeby ją mieć przy sobie po prostu, żebym mógł z niej skorzystać wtedy, kiedy potrzebuję. To jest jeszcze wersja, która nie ma tutaj numeru ISBN. ISBN, wiecie co to jest. To jest numer, który międzynarodowy numer rejestracji utworów literackich, tak? Bo to jest utwór literacki, jest zarejestrowany. Za chwilę będzie w Bibliotece Narodowej, także bardzo poważna sytuacja. Ściągajcie i czytajcie. Nie chcę dzisiaj omówić tych 116 stron. Chciałbym zastanowić się z Wami nad tym, co tak naprawdę decyduje o tym, że problem jest rozwiązany skutecznie, a co, że nie jest skutecznie rozwiązany. I mam kilka obrazków, które chciałem Wam pokazać. Już się przełączam. Proszę bardzo. Tu już będzie troszkę sprawnie, bo będę sobie pstrykał palcem i obrazki będą się same zmieniały. Chociaż tylko zerknę okiem, bo czy ja widzę komentarze. Ja nie sprawdziłem, jak oglądać komentarze i to jest bardzo, bardzo interesujące. Bo na pewno coś piszecie. Dobry bardzo, pisze Emilia. I Artur też jest, i Maciej, i Chłopin. O, super, bardzo się cieszę. I Krzysztof Góra. Świetnie, dziękuję Wam bardzo, że jesteście. Jak ja to zrobię, żeby wyświetlić te komentarze od razu obok live'a? Artur, może Ty mi pomożesz i mi napisz, co ja mam z tym zrobić, żebym się widział. A, już teraz widzę. Mnóstwo osób. 43 osoby. Miało być 5. No ja Was proszę. Mam, przeczytam. Pisze Mariusz Śmigel. Tak, Krzysztof Góra. Super, Krzysztof, pamiętam, jak pracowaliśmy w Ejce razem. Artur Mówiusz. Dobra, słuchajcie, ja wracam do tego, co Wam chciałem przede wszystkim dzisiaj pokazać. Chciałem Wam pokazać taki tradycyjny cykl rozwiązywania problemów, w którym ja też pracowałem. No, żeby nie było, że ja jestem taki przemądrzały, mądry, napisałem książkę, już wszystko wiem, tak i będę Wam wszystkim doradzał. Nie, ja też kiedyś miałem 25 lat, jak skończyłem Politechnikę. Poszedłem do pracy i myślałem, że jestem super mądrym inżynierem i zaraz będę tutaj świat cały naprawiał. I okazało się, że to tak nie działa. No, bo rzeczywistość jest jednak troszkę inna. I dzisiaj po prawie 20 latach pracy w przemyśle i też w usługach konsultingowych już wiem, że to nie jest tak. Ale jest mnóstwo ludzi, którzy myślą, że to jest bardzo proste. Wystarczy tylko pójść i zrobić. No i jak to wygląda? I słuchajcie, ja przypomniałem sobie swoje czasy, kiedy rozwiązywałem problemy i te problemy po prostu bardzo prosto rozwiązywałem. Nie? Mam kłopot, co szukamy? Czego? Ciach. Rozwiązania. Oczywiście. Dobra. Łatwe, nie? Słuchajcie, w każdej firmie jest specjalista, który zna proces bardzo dobrze, który potrafi nam powiedzieć bardzo dokładnie, co się wydarzyło. Nie? Mówi, proszę pana, ja wiem, co się stało. Tam się to właśnie koło zębate zepsuło i trzeba je wymienić, nie? No i super. I wprowadzamy rozwiązanie. I jesteśmy zadowoleni. Tak, szef mówi, super, wszystko działa. Młody inżynier jakości jest świetnie. Super zadowolony, ale za jakiś czas okazuje się, że jednak ten kłopot. To może być ten sam problem, ale to może być zupełnie inny problem. Znaczy, po prostu coś nam staje w procesie i to jakby nie chodzi o to, czy to jest proces produkcyjny, czy usługowy. Gdzieś się zacinamy. Co robimy wtedy? Mówimy, ja wiem, tak? Ja pójdę do tego najlepszego specjalisty, on pracuje u nas 20 lat, on na pewno będzie wiedział. Tak, zawsze tak robi. Młody inżynier jakości chodzi z tym formularzem 8D. Artur, pozdrawiam Cię serdecznie. Mówi, ja tu muszę wypełnić, przepraszam, dzień dobry, proszę Pana, ja tu muszę wypełnić, jaka była przyczyna pęknięcia tego tam łożyska, nie? I ten facet mówi mu, że przyczyną było przegrzanie maszyny z powodu wysokiej temperatury powietrza, bo w maju były upały, no i w związku z tym, że w tym roku maj jest taki gorący, to trzeba zamówić dwa razy więcej łożysk. No i tam ten inżynier zapisuje i mówi, dobra, super, to kupujemy łożyska, jak będzie maj, to będziemy szybko wymieniać, mamy rozwiązanie.
I bach, znowu jest problem, nie? Wymyśliłem ten przykład na poczekaniu, ale tak się bardzo często dzieje. Co robimy, jak problem powróci? No, szukamy jeszcze raz rozwiązania. Szukamy u kogo albo jak. Bardzo często szukamy na oślep albo bez pomysłu. Nie dlatego, że jesteśmy głupi, że się nie znamy, że nie rozumiemy, tylko nie mamy dobrej metody. Czyli nikt nas nie nauczył tego, jak można sensownie prześledzić to, co się dzieje w procesie i spróbować znaleźć przyczynę, później ją wyeliminować. Skutecznie. Za chwilę o tym powiem, co to znaczy skutecznie wyeliminować. No ale załóżmy, że znaleźliśmy nowe rozwiązanie na ten sam problem, który był wcześniej. Nie jesteśmy zadowoleni. Szef powiedział świetnie. Wszystko działa. Niekoniecznie wszystko działa. Może się okazać, że za chwilę, za dłuższą czasami, no to może być tydzień, dwa, miesiąc, trzy, ten sam problem. Czyli klient zgłasza reklamację, a albo następny proces mówi, że coś nie tak dostarczamy, a dział, któremu dostarczamy te rzeczy, mówi, że nie okej. Albo przychodzi facet z jakości i mówi, no jakby ten poziom odpadów jest za wysoki i musimy coś z tym zrobić. No to myślimy, co by tu zrobić, więc znowu szukamy rozwiązania. Bach, mamy. No oczywiście, że tą samą metodą, co wcześniej, bo przecież innej nie znamy, więc po prostu zgadujemy, jaka jest przyczyna i wymyślamy sobie akcję na tą przyczynę. I ciach. Tygodnie jeszcze raz. No niefajne to jest, wiem. Można zwariować. Ja przez to przechodziłem i powiem wam, byłem wściekły po prostu, bo wydawało mi się, że tyram od rana do nocy, że po prostu czasami do 20 zostaję w pracy i robię wszystko, co trzeba i pytam każdego i chodzę za każdym i dowiaduję się, jak to ma być. I raz trafię, raz nie trafię. I czasami mi się uda, czasami mi się nie uda. Wy też tak macie? Czasami? Słuchajcie, teraz próbuję was zapytać jeszcze raz o moje ankiety. Wiecie, dlaczego tak się działo? Bo ja po prostu nie stosowałem żadnej metody. Nie miałem metody. Nie wiedziałem. Po prostu szukałem. Chciałem dobrze. Okej. Powinni się teraz widzieć. A nie. Czy rozwiązujesz problem według ustandaryzowanej metody? Jakie to są metody? Zajrzę sobie do komentarzy. Tylko nie facet z jakości, Artur. No, trochę szacunku. Panie Awokado, pan już jest wszędzie w mediach, w Warsach, w Tesco i wszędzie, więc trochę sobie pożartujemy z pana czasami. Cześć Zbyszku. O, Mariusz Śmigiel. Uda się, słowo klucz. Fantastycznie, no właśnie. Jak wpadniemy na jakiś super pomysł i bardzo w niego wierzymy, to mówimy super, to się uda, na pewno się uda. Słuchajcie, nie wiem, czy te ankiety teraz działają. Nie potrafię teraz tutaj kliknąć, czy są wyniki. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Zapytałem was, czy zdarzają ci się powracające problemy. Widzę, że 100% odpowiedziało, że tak. No i w ogóle nie jestem zdziwiony. Oczywiście, że tak. Nie ma innej opcji. Jeżeli będziemy po prostu szukać po omacku i będziemy klikać tam i o i tam, i o wam, i będziemy po prostu zgadywać i działać nad tym, co nam wpadnie do głowy, no to te problemy wrócą. No to powiedzcie, w czym problem? Czego nie robimy? Czego nie robimy? Może ktoś w komentarzach powie, czego nie robimy, albo co źle robimy? Zamykam ankiety i będę czytał. Joanna Wencel pisze 8D albo A3. Okej, okay. Zbyszek pisze Kowalski PDCA i D-Make. Brawo. I Mariusz Śmigiel pisze Six Sigma i PDCA na przykład. Jasne. I Zbyszek napisał świetne zdanie. Unikam zwrotu uda się, bo to może świadczyć o przypadku, a nie o celowym działaniu. I to jest właśnie klucz do tego, co powinniśmy zrobić.
żebyśmy nie działali przypadkowo, tylko żebyśmy działali metodycznie. Żebyśmy mieli obraną pewną metodę. My nie musimy jej wymyślić, one są wymyślone już. Po prostu wystarczy je wziąć, zaadoptować do swoich warunków i zacząć używać. Po prostu. Tylko, że trzeba być w tym konsekwentny. Słuchajcie, ja wrócę do swojej prezentacji tutaj. Jeszcze zerknę na komentarze. Ela pisze, że uda się to zrzucenie odpowiedzialności na przypadek. My rozwiążemy to. Super, tak. Przemek Malczyk, PDCA. Robimy tylko PD, mniej CA, PD, PD, PD. Tak, 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 tak. Przemku, kurczę, bingo, zobaczcie. Nie robimy tego. Tego tak podstawowego, po prostu najbardziej prostego schematu nie przestrzegamy. My po prostu biegniemy od razu do tego, co nam się wydaje, to, co zgadliśmy i to, co udało nam się po prostu wymyślić w danym momencie. Myślimy, że super, jest, świetnie, zaraz będzie rozwiązany problem. Cykl Deminga albo tak naprawdę Schwarta, tak? Jeżeli ktoś tam zgłębi tematy, to wie, że to nie chodzi o Deminga, o Schwarta bardziej, ale nawet nie chodzi o PDCA, bo nawet to C zostało na S zmienione. Pozdrawiam Andrzeja Koniuka. Andrzej, tutaj mam twoją książkę. Zrobię ci reklamę, bo fajna książka. Za chwilę o tych książkach jeszcze trochę opowiem, jak będzie czas. Słuchajcie, nie robimy całego cyklu PDCA, po prostu. I skaczemy tylko z miejsca na miejsce, już nie mówiąc o tym, że w ogóle P nie robimy. Kto z was robi P i w ogóle ile ono zajmuje? Rozwiązywanie problemów. Kto robi P? Od początku do końca. I ile to trwa? Łukasz mówi 5Y, tak. Tomek mówi, że FMA nie robimy prawidłowo. Marta będzie łączyła z tym miasta. Słuchajcie, nie robimy P, które moim zdaniem jest więcej niż 3/4 roboty. Więcej niż 3/4. Jeżeli chcecie coś zrobić, żeby to było skuteczne, żeby to miało ręce i nogi, żeby dało wam efekt taki, jakbyście chcieli, trzeba się chwilę nad tym zastanowić. Chwilę pomyśleć. Coś zmierzyć, coś porównać do sytuacji. Komuś się przyjrzeć, posłuchać, pójść, rozmawiać z ludźmi. Może zebrać tych ludzi w jednym pomieszczeniu, zapytać ich, co się dzieje. W cyklu PDCA można by zbudować taki model rozwiązywania problemów. Ten model jest powszechnie znany jako 8D, 8 Disciplines po angielsku. Stosowany bardzo powszechnie w całym przemyśle motoryzacyjnym. Uważam, że jest świetny do tego, żeby go wykorzystać w każdym innym miejscu. Więc zobaczcie, co się w tym planowaniu dzieje i ile trzeba poświęcić miejsca i czasu, żeby w ogóle ruszyć z tematem, zanim pójdziemy gdzieś do swojego procesu i zanim zaczniemy coś w nim działać. Ja mówię, że trzeba zbudować zespół, bo oczywiście znacie takie powiedzenie. Takich dwóch jak nas trzech, to nie ma ani jednego. No? Oczywiście, że pojedynkę nie wymyślimy. Sam kiedyś byłem inżynierem jakości, który brał formularz, który się nazywał 8D, długopis, i biegał od działu do działu i pytał: słuchajcie, a co wy o tym wiecie? Co tam się wydarzyło u was? A w logistyce, no o której to przyjechało? Kiedy wyszło, tak? Słuchajcie, ja kiedyś wypełniałem formularz. Wypełniałem po prostu, bo dostałem taką tabelkę, a mój klient mówił: wyślij mi ten raport. Więc ja biegałem i wypełniałem. Nie wpadłem tak szybko na to, żeby jednak tych ludzi wszystkich zebrać i wrzucić do jednego pomieszczenia i z nimi pogadać. Słuchajcie, dzieją się cuda, bo wtedy można się dowiedzieć naprawdę ciekawych rzeczy. Naprawdę ciekawych. Okazuje się, że pracujemy w jednej firmie, rozmawiamy codziennie o tych samych tematach, ale nie wiemy, jak wyglądają nasze procesy. No po prostu nie wiemy. Nie wiemy, co robi kolega za ścianą, w tym biurku obok, albo ten facet po drugiej stronie regału, tak? Bo jeżeli ja jestem magazynierem, a ktoś tam jest na produkcji, mnie specjalnie to nie interesuje, ja po prostu przerzucam towar i tyle. A jeżeli pracuję w usługach, to zanoszę fakturę albo dokument i mówię, to jest twoja robota. Nie? Warto zebrać się w zespół, sobie usiąść po to, żeby co najmniej opisać problem. Czyli zrozumieć, czym mamy do czynienia. I czy to jest w ogóle problem. Czyli
Zestawiamy to, co mamy, czyli fakty, rzeczywistość, z tym, czego oczekiwaliśmy, albo czego oczekiwał nasz klient, czego chcieliśmy osiągnąć. Co chcieliśmy osiągnąć? Jak już opiszemy problem, to przechodzimy do mojego ulubionego punktu, którego nikt nie lubi, bo on kosztuje zawsze mniej lub więcej pieniędzy. Nie jest popularny poza motoryzacją, ale uważam, że jest niezbędny. To jest punkt, który mówi o tym, żeby zabezpieczyć klienta. Co to znaczy? To znaczy, że w momencie, kiedy ja zrozumiałem mój problem i na czym polega różnica między tym, co mój klient dostaje, a tym, co powinien dostawać, to ja powinienem w tym momencie przestać mu to dostarczać. Bez względu na to, czy to jest usługa, towar, cokolwiek innego, materiał. Przecież ja nie chcę, żeby mój klient dostawał towar niezgodny, tak, żeby, jak mówią modzi, pozdrawiam kolegów z grupy mod, mistrzów osobistej doskonałości, żeby delta była nierówna zero. Przecież ma być równa. Więc podejmujemy działania, żeby zabezpieczyć naszych klientów. Jakie? Dzisiaj mamy mało czasu, tutaj możecie poczytać. Jest tutaj trochę tego napisane, ale myślę, że też znajdziemy czas na to, żeby się spotkać, żeby o tym porozmawiać i żeby wam to bardziej naświetlić. Dobra. I teraz tak. Musimy znaleźć oczywiście, że przyczynę. Jeżeli ktokolwiek działa w rozwiązywaniu problemów bez zrozumienia przyczyny, to sorry, to jesteś człowiekiem, który ma klapki na oczy, albo takie i nie rozumie tego, co się dookoła niego dzieje i po prostu próbujesz uleczyć jakieś symptomy, które zauważyłeś, nie rozumiejąc, co tak naprawdę leży w problemie, jaka jest jego istota. Te cztery punkty 8D to jest więcej niż 3/4 pracy. Uważam, że to jest dużo, dużo, dużo więcej. Czekajcie, zerknę jeszcze do waszych komentarzy teraz. Czy ktoś mi napisał, że PDCA to jest please don't change anything. Tak się kończą niektóre rozmowy. Tak. Przemek się zgadza. Przemek Jeszczyński, Volvo z Wrocławia. Przemek, tylko ci powiem, że umawialiśmy się na czerwiec, że się zobaczymy i chciałbym potwierdzić, że się zobaczymy, że ja przyjdę do was i coś fajnego zrobimy razem. Nie? Słuchajcie, większość pracy to jest planowanie, zanim cokolwiek zrobimy. Najmniej zajmuje, chociaż czasami najwięcej kosztuje, najmniej zajmuje prowadzenie akcji korygujących. To jest ten moment, do którego zwykle wszyscy przeskakują i mówią, dobra, już teraz działamy, idziemy, rozwiązujemy tam, poprawiamy, naprawiamy i jest ok. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. To jest moment, w którym po prostu powinniśmy wiedzieć, gdzie idziemy, po co tam idziemy, dlaczego to robimy. A to wynika z naszej analizy przyczynowo-skutkowej, którą zrobiliśmy wcześniej. Świetnie, tak, wprowadzamy akcję. Ktoś napisał wcześniej, że robimy tylko PD. Ja uważam, że robimy tylko D. Nie? Tak? Kto uważa, że robimy tylko D? Mnóstwo osób robi tylko D, bo zapomina o tym, że później trzeba zmierzyć efekty naszego działania. Czyli sprawdzić, czy rzeczywiście usunęliśmy przyczynę, czyli nie tylko symptomy. Czy to działanie, które wdrożyliśmy, to konkretne, zostało. Czy ono usuwa nasz kłopot rzeczywiście? Czy my nie mamy problemu? Jak nie mamy, to super. To co dalej? No to można świętować sukces. Możemy znieść toast. O, na przykład słuchajcie, taki kubeczek mam. To poznaję. Czy jest ktoś, kto jest SLMP? Zaproszenie Lean Management Polska. Takie piękne kubki. Mam tu herbatkę. On jest na wieży. Nie pije herbaty, pije kawę. Te herbaty są niedobre. Słuchajcie, oceniamy efekty. Jeżeli rzeczywiście osiągniemy dobry efekt i usuniemy ten problem, który nas dręczył, to super. Jeżeli nie, to co trzeba zrobić? Trzeba skorygować, trzeba wrócić do P tak naprawdę, do tych przyczyn, które znaleźliśmy. Jak w mojej książce piszę dużo o tych przyczynach i możemy mieć naprawdę dużo różnych potencjalnych przyczyn i uważam, że należy je weryfikować i stawiać hipotezy i je sprawdzać. Ja jestem nauczony z motoryzacji tego, że trzeba wszystkie hipotezy sprawdzić.
Niektórzy mówią, żeby gadnąć, zagłosować, może pomyśleć sobie, co jest najbardziej prawdopodobne. Nie, ja jestem akurat w tym temacie bardzo ortodoksyjny. Jeżeli chcecie usunąć problem tak naprawdę, żeby do Was nie wrócił, żebyście jeszcze raz nad nim nie siadali, to zweryfikujcie wszystkie hipotezy, które Wam przyszły do głowy. Po prostu potwierdźcie, czy udało się wyeliminować ten temat, czy się nie udało. Czy macie kłopot, czy nie macie kłopot. Dobra? Okej, no i co można zrobić, jeżeli jest ok? Nie? Załóżmy, że udało się, że wszystko jest w porządku. Słuchajcie, zerkam do komentarzy. Jacek Kukiz, jesteśmy, SLMP. Oczywiście, Hansik, cześć Hansik, Peter. Przyjacielu, siedzisz w Trójmieście? Okej. Jeszcze czytam, co pisze Zbyszek Kowalski. D. Robimy w przypadku wdrażania strategii Nike. Just do it. Oczywiście. Są jednak problemy, wyzwania, które nie wymagają zaprzęgania zaawansowanych metod projektowych. Oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku i pewności, że wiemy, co robimy. Tak. Ja też o tym piszę w tym e-booku, że nie do każdego problemu trzeba zaprzęgać wielką machinę. Nie do każdej muchy trzeba strzelać z armaty. Naprawdę, do niektórych kłopotów wystarczy tylko ten prosty cykl PDCA. Do bardziej złożonych trzeba uruchomić coś bardziej skomplikowanego i ja proponuję 8D. Można coś zrobić w 12 krokach, a jeżeli mamy naprawdę duży problem w masowej produkcji, w systematycznej produkcji, mamy jeszcze narzędzia statystyczne, mamy Six Sigma, mamy Demake'a, tak? Pozdrawiam Cię, Igor. Igor Łęgowski z grupy MOD z Widzyna. Tak, oczywiście, że Six Sigma jak najbardziej jest potrzebne, jak najbardziej jest komplementarne do rozwiązywania problemów. To pytanie właśnie, do czego trzeba to zastosować i co chcemy osiągnąć, jaka skala naszego problemu i czym chcemy się zająć. Dobra, przeskakuję dalej. Zapobieganie powracaniu, tak? Bo w tym akt jest, jeżeli już rzeczywiście udało się osiągnąć dobry efekt i nie mamy kłopotu, to co musimy zrobić? Ja wierzę bardzo w standaryzację, czyli coś, czego też nie robimy w rozwiązywaniu problemów. Tak jak nie szukamy prawdziwej przyczyny, tak rozwiązań nie standaryzujemy. Niestety, po prostu idziemy w jedno miejsce, rozmawiamy z jednym panem Zenkiem albo z panem Henkiem i mówimy mu: słuchaj, stary, w tym twoim procesie, w tej twojej maszynie, to ty musisz tą wajchę trzymać na 3/4, a nie 4/8. Nie? I on mówi: dobra. Nie? Mówi to nam o 16, ustawia. Wchodzimy rano i się okazuje, że tam na drugiej zmianie, czy tam na trzeciej i jeszcze później o 6 rano ktoś to zmienił, bo każdy ma inne zdanie. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli nie standaryzujemy metod pracy, a w szczególności jeżeli nie standaryzujemy rozwiązań, które są wdrażane w trakcie procesu rozwiązywania problemów, to nie możemy liczyć na to, że ten problem zniknie. Czyli nie możemy liczyć na to, że będziemy skuteczni w tym, co robimy, ponieważ jak nie będziemy przestrzegali tego, co wdrożyliśmy, przestrzegali, ale mam na myśli wszystkich innych pracowników, coś napisałem, no to czego się można spodziewać, jeżeli nie standaryzujemy? Jeżeli nie standaryzujemy, to możemy się spodziewać wszystkiego następnego. No, wszystkiego. Mariusz pyta, a jeżeli masz ograniczone moce, może coś jest poza zasięgiem, to lepiej zrobić coś niż nic. Oczywiście, że lepiej jest zrobić coś, bo każde coś to jest jakaś lekcja. Nie? Jeżeli nie mamy możliwości zrobienia super fajnej rzeczy, na którą wpadliśmy, świetnego rozwiązania albo jakiegoś fajnej rzeczy, która się wydaje nam, że to jest to panaceum na ten problem, nie możemy tego zrobić, bo nas blokują na górze, bo to jest dużo pieniędzy, bo trzeba czekać, bo ktoś się nie zgadza, albo komuś wchodzimy na, wiecie, naruszamy jego strefę komfortu, naciskamy na odcisk, to wiecie, zróbmy to, co możemy. Zróbmy to, co możemy, bo wtedy możemy się z tego nauczyć. Każde rozwiązywanie problemów to jest proces nauki. Jak prześledzicie sobie, jeszcze raz wrócę do tej dobrej książki, teraz ją dobrze widać, na końcu, w tym 8 kroku, ale nie chodzi o gratulowanie sobie sukcesu. Znaczy chodzi też o to, oczywiście, że trzeba doceniać ludzi i trzeba mówić, chyba z drugiej strony pokazuję, trzeba mówić o tym,
co dobrego zrobili i jaki to jest ważne, bo najczęściej jest, ale chodzi o to, żeby z tego wyciągać wnioski, tak? Żeby się uczyć, żeby ta wiedza gdzieś pozostała i żeby inni następnego dnia nie potrzebowali poszukiwać rozwiązania tego samego problemu. Żebyśmy po prostu codziennie nie musieli, czy co tydzień, czy raz na miesiąc, jakbyśmy tego nie ujęli, żebyśmy nie musieli wynajdywać koła od nowa. Jeżeli wy rozwiązaliście problem, super. Jeżeli ktoś ma podobny kłopot, to niech on skorzysta z waszego rozwiązania. A podobnie wy, zanim zaczniecie szukać, zanim rozpędzicie tą wielką machinę, to może warto zobaczyć, co inni zrobili w tym temacie. Jeżeli mieli podobny kłopot, to może warto się tym zainteresować. Patrzę jeszcze tutaj. O, Wojtek Wierzbowski. Pozdrawiam Fizyna. Cześć Wojtku. Oczywiście, że pozdrawiam. Ja z Wrocławia. Tak jest. Z Nadodrza. Kto zna Wrocław, wie, że Nadodrze, dzielnica artystów i frików. Dlatego tutaj jestem. No dobra. Słuchajcie, i teraz doszliśmy do 8D. Do tego, co Wam chciałem powiedzieć. Nie jest to idealna metoda, najlepsza metoda, ulubiona metoda moja. Akurat okej, może ona jest ulubiona przeze mnie, bo ma pewną logikę, która prowadzi do tego, że problem nie wraca rzeczywiście. Oczywiście i to nie jest tak, że za każdym razem nie wraca. Tak, jeżeli ktoś myśli, że uda mu się skutecznie w 100% zrobić od razu cały proces od początku do końca i nie spotka się z nawrotem, to się myli. Oczywiście, że ta metoda nie jest w 100% skuteczna, jak każda inna, bo mamy pewną po prostu dokładność i gdzieś się możemy pomylić w jakimś pomiarze, w jakimś działaniu. Ale jej logika prowadzi do tego, po pierwsze, żeby klient naszego procesu był bezpieczny, to znaczy, żeby nie dostawał tej wady, czyli żeby nie dostawał tej niezgodności, która go zabolała gdzieś tam na początku, którą my odkryliśmy. Żebyśmy przeprowadzili rzeczywistą, taką prawdziwą, dogłębną analizę przyczynowo-skutkową. To jest moim zdaniem najważniejszy temat, a tym najbardziej pracochłonny. A później, żebyśmy zweryfikowali na czwartym palcu analiza przyczynowo-skutkowa, żebyśmy zweryfikowali wszystkie hipotezy. Nie tylko niektóre, nie wybierajcie, nie głosujcie, tylko pójdźcie i sprawdźcie każdą. No ich nie jest 30 albo 130, ich jest kilkanaście. Tak? Pójdźcie i sprawdźcie, co się dzieje w logistyce, co się dzieje w magazynie, co się dzieje u pani księgowej albo w dziale HR. Wtedy może sobie powiedzieć, dobra, to jest ok, tutaj jesteśmy zabezpieczeni, bo mamy super proces i on działa. Jak już na końcu dojdziecie do tego, co trzeba zrobić, to po prostu to wdróżcie i zmierzcie wyniki. Zmierzcie wyniki, bo tylko pomiar da wam informację, rzeczywiście usunęliście problem, czy tylko wam się wydaje, czy tylko wdrożyliście akcję, bo jeżeli ktoś zaznaczy na jakimś pięknym action planie 3/4 w kółku BDCA, że wdrożono akcję, to jest super, to znaczy tylko tyle, że wdrożono akcję, że niekoniecznie jest super, więc trzeba to zmierzyć. Polecam wszystkim, żeby mierzyć proces, w szczególności, jeżeli zmieniamy coś w tym procesie, jeżeli rzeczywiście wdrażamy jakieś akcje, to żebyśmy widzieli, co się w nim dzieje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać, to nie wdrażajcie wszystkiego naraz. Jeżeli wdrożycie 3, 4, 5, 6 akcji jednocześnie, to co się może wydarzyć? No, możecie nie identyfikować, co tak naprawdę się wydarzyło. Znaczy, która z nich była tą akcją, która usunęła problem. Więc jedną zmianę w jednym czasie jest takie powiedzenie. One change at a time po angielsku się mówi. Czyli po prostu testujcie swoje rozwiązania. Sprawdźcie, czy to rzeczywiście przynosi efekty. Próbujcie. Posługujcie się jakimś pomiarem. Czasami pomiarem jest zwykła ocena. Poszedłem i zobaczyłem, sprawdziłem, że jest, że nie ma, że coś się dzieje. Słuchajcie, wracam do komentarzy. 47-48 osób. W ogóle nic się nie spełniło z tych moich 5 znajomych, którzy mieli przyjść. Znaczy oni są, dziękuję wam bardzo, ale to miało być taki testowy live, w którym ja sobie poćwiczę, jak to działa i jak to się to wszystko klika.
Michał Jerzewski pisze, jeżeli naprawisz coś sznurkiem i górę widzisz, że działa, to zawsze będziesz skazany na sznurek. Tak. Jeżeli pokażesz górze, że sznurek działa, to oni w to uwierzą. Teraz pytanie jest, co chcesz mi pokazać? Bo jeżeli chcesz mi pokazać sznurek, i chcesz pokazać, czy jesteś skuteczny za pomocą sznurka, to dokładnie w to ci uwierzą. A jeżeli chcesz im pokazać, że sznurek ma takie zalety, ale też takie wady, a twoje drugie rozwiązanie, które nie jest sznurkiem, ale kosztuje trochę więcej czasu, kasy i może wysiłku, ma takie i takie zalety, o wiele więcej, pieniądzu. Pamiętajcie, że z górą, samą górą zawsze trzeba rozmawiać pieniądzem, a ma takie wady, to nie ma dyskusji. Ci ludzie, którzy są na górze, oni naprawdę oczekują skutecznych rozwiązań, ale takich, które są trwałe. Bardzo rzadko się zdarza, że ktoś chce tylko na chwilę. No, ja pamiętam takie historie, że ktoś po prostu chciał tylko, żeby w 3 miesiące działało, bo on, nie wiem, tam chciał dostać order, premię kwartalną, albo awans, albo już odchodził. Tak? Ale każdy człowiek na górze, w zarządzie, w kierownictwie, w dyrekcji, sam byłem na wysokich stanowiskach w firmach, ci ludzie czekają po prostu na prawdziwe rozwiązania, które się przekładają na wyniki, czyli na to, co firma zarabia. I warto nauczyć się tego, czy nasze rozwiązania przekładają się na wynik. Albo niewdrożenie naszych rozwiązań powoduje stratę albo niedowiezienie wyniku. Inżynier jakości, takim jak ja byłem, takim jak wielu z Was jest, nie tylko inżynier jakości, ale linowiec, musi się nauczyć rozmawiać za pomocą pieniądza, za pomocą wartości, którą gdzieś tam zarząd może zobaczyć w wyniku na końcu, pod kreską. Bo jeżeli zaproponujecie coś, co w żargonie zarządu nazywa się nice to have, super piękne, fajne, pokazowe dla gości z zewnątrz, z daleka, no to niekoniecznie dostaniecie na to przyzwolenie, niekoniecznie dostaniecie na to pieniądze. Słuchajcie, patrzę jeszcze dalej. Adam mówi, pisze, że oczekuje się trwałych rozwiązań, ale często matematyka bierze górę i zostaje przy przysłowiowym sznurku. Adam, tak to często wygląda, jeżeli rzeczywiście poddajemy się za szybko naszymi rozwiązaniami. Myślę, że trzeba trochę od wytrwałości, trzeba dużo odwagi, ale też trzeba dużo wiedzy, informacji, żeby przekonać te osoby, które mają władzę w firmie albo pieniądze w firmie do tego, żeby wdrażać dobre rozwiązania. Warto pokazać długą perspektywę, nie 3-miesięczną albo taką chwilę, że już będzie fajnie od jutra, tylko przeliczyć to, co chcemy zrobić, przeliczyć to na pieniądze wprost albo na coś, co jest ekwiwalentem pieniędzy, czyli roboczo godziny, albo ilość odpadów, albo reklamacje klientów, albo wprost zadowolenie klienta, albo jeszcze parę innych rzeczy. Na pewno są rzeczy, które są cenne w firmie, które są ważne i na które zarząd będzie chciał wydać pieniądze. Zawsze chce zarząd wydać pieniądze na rozwiązania, które przynoszą skutki, takie, które są rzeczywiście, które rozwiązują kłopoty. Ci ludzie po prostu najczęściej nie chcą mieć po prostu chwilowego byle jakiego rozwiązania. Tylko słuchajcie, oni mają za mało informacji, no my im za mało mówimy. Czasami się ich boimy, ale też czasami nie potrafimy tego wyliczyć. Nie potrafimy tego wyliczyć, nie potrafimy im tego pokazać i warto się tego nauczyć, bo trzeba umieć też rozmawiać nie tylko z operatorem na linii albo kolegą ze swojego poziomu, tylko też trzeba się nauczyć rozmowy z dyrektorem. Z dyrektorem finansowym to może być trudna rozmowa i bardzo ciężka, tak? Ale słuchajcie, uczcie się, czytajcie książki, rozmawiajcie ze sobą, bo bez tego nie da się przeforsować swoich rozwiązań. Tak naprawdę tutaj nawet marketing wchodzi w grę, czyli po prostu jak potrafimy przedstawić nasze rozwiązania. Tak? Bo tu nie tylko chodzi o to, że my mamy rację. Możemy w głębi serca wiedzieć, że mamy rację i czuć, że mamy rację, ale to nie wystarczy.
To nie wystarczy, bo ci ludzie na górze, którzy muszą wydać na to pieniądze, oni się tego nie domyślą. Słuchajcie, przejdę dalej. Mam jeszcze jedną ankietę. Taką, która się wiąże trochę z moimi pomysłami na przyszłość tutaj, na to, co robić na blogu, co robić w grupie, co robić na fanpage'u. Chciałem Was zapytać, czy chcielibyście się w jakiś sposób ustrukturyzowany nauczyć rozwiązywania systemowego problemów. Bo można oczywiście, można poczytać. Książek jest dużo, metody są powszechnie znane i one są dostępne na całym świecie. Ja też niczego nie wymyśliłem. Ja nic nowego nie wynalazłem. Ja po prostu spisałem tutaj to, czego się nauczyłem w ciągu 20 lat. Spisałem to na razie. Mówię na razie, bo chciałbym, żeby to było większe kiedyś. Na razie na 100 stronach, po kilkunastu. Myślę, że teraz w ciągu lata to rozwinę i tego będzie troszkę więcej, więc chciałbym z tego zrobić jakąś szerszą publikację, taką, w której będą jeszcze ćwiczenia, jakieś praktyczne rozwiązania, porady i formularze. Dlatego wysłałem Wam teraz jeszcze jedną ankietę. Nie wiem, czy ona teraz się wyświetla. Prawdopodobnie się wyświetla. Nie widać. Mam prośbę, głosujcie teraz, dobra? Jak w milionerach. Uwaga, proszę Państwa, teraz publiczność, mamy do wyboru 4 odpowiedzi. Tak, chętnie wezmę udział w takim szkoleniu, albo rozważam takie szkolenie, ale chodzi o koszty, albo nie wiem, czy jest mi w ogóle potrzebne. Może ktoś myśli, że mu nie jest potrzebne takie szkolenie. Albo na pewno są takie osoby, które wiedzą, że mają już wystarczającą wiedzę i nie potrzebują nic więcej. To też super, bardzo fajnie. Bo im więcej nas jest, którzy już coś wiedzą, to tym lepiej. Znaczy, teraz nie mam zielonego pojęcia, czy to poszło. Czy to poszło, czy wy to widzicie? Tak? Nie widać, Krzysztof Góra. Krzysztof, dziękuję Ci bardzo, poczekajcie. Jeszcze raz spróbujemy. Okej. Okay. Teraz spróbuję wypuścić tę ankietę. Jeżeli się nie uda, to nie wiem, to wypuszczam jutro na blogu z samego rana. Tak jak powiedziałem, robię to dzisiaj pierwszy raz, więc proszę Was o wyrozumiałość. Uczę się tego systemu, że tak powiem, facebookowego. Zamknięta ankieta. Dobra, porzućmy ją na razie, szkoda czasu. Słuchajcie, szkoda czasu. Patrzę na zegar, jest 20:44. Ja już jestem blisko tego czasu, który zaplanowałem z Wami do dzisiejszej dyskusji. O 20:45 powinniśmy zakończyć i udaje się, jest 20:45. Patrzę jeszcze na ostatnie komentarze. Zamknę te ankiety, których nie widzę. Słuchajcie, napiszcie w komentarzu, o czym moglibyśmy porozmawiać następnym razem. Co z tego e-booka, specjalnie teraz wyświetlam taką stronę, tu reklamę tego e-booka, tu jeszcze tak pokażę, nie mam. Słuchajcie, zerknijcie tam i powiedzcie, napiszcie, który element z tego PDCA, bo 8D to jest PDCA tak naprawdę, jest dla Was ważny i potrzebny i o którym chcielibyście porozmawiać. To jest jedna rzecz. Słuchajcie, zastanawiam się nad tym, żeby w przyszłości zrobić taki kurs online dla liderów procesu PDCA, bo jeszcze to słowo nie padło, że nie PDCA, tylko 8D, ale to jest to samo. Że to jest proces, tak? Że to nie jest formularz, który trzeba wypełnić, ani jakaś formatka, jakakolwiek by nie była, ani kółko, które trzeba na 4 zamalować, tylko to jest proces, który powinien się odbyć według pewnej logiki. I
Jestem ciekawy, czy jest Wam to potrzebne i czy chcielibyście w czymś takim uczestniczyć. Mam w głowie pewne pomysły i myślę sobie o tym, żeby w tym letnim okresie to przygotować i żeby za jakiś czas, pewnie to nie będą tygodnie, ale może za 2 czy 3 miesiące maksymalnie, udostępnić Wam taką możliwość, żeby trochę zgłębić tą materię i żeby się tego 8D nauczyć. 8D to może nie jest konieczna nazwa, jak widzicie, ja też nie posługuję się tą nazwą. Słuchajcie, nie chodzi o 8D, chodzi o proces logicznego myślenia i pewnych następujących po sobie kroków. Dobra, słuchajcie, 20:47, super, dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że przebrnęliśmy przez to. Cały czas widzę, że jest nas 45-46 osób, czyli albo się zmieniliśmy, albo nikt nie uciekł, a to też jest sukces. Ja liczyłem na 5. Więc słuchajcie, jest nas prawie 10 razy więcej i super, super się bardzo cieszę. Wybaczcie potknięcia i jakieś drobiazgi, które się wydarzyły. Tak jak powiedziałem, uczymy się, ja się uczę. Chciałbym się trochę częściej pojawiać. Witam jeszcze w komentarze. Na dzisiaj Wam dziękuję bardzo. Chciałbym, żebyśmy się spotkali niedługo. Pewnie za tydzień to nie będzie możliwe, bo będę w Trójmieście na bardzo ważnym wydarzeniu. Na bardzo ważnym wydarzeniu, które ma miejsce tylko raz do roku i tutaj Wam chciałbym o tym opowiedzieć. Bo pewnie część z Was albo większość z Was wie o tym, jak działa pewna grupa fajnych ludzi w fundacji, która się nazywa Lean Education. Pozdrawiam Asię, Piotra, Natalię, Iwonę, Wojtka, Justynę i chyba nikogo już nie pominąłem z centrali, bo taki jest ten trzon, a tak naprawdę jest nas już kilkadziesiąt osób w całej Polsce. Działamy na rzecz zmiany myślenia w polskim szkolnictwie. Słuchajcie, i 3 czerwca w Trójmieście, w Gdańsku, a tak naprawdę na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie, tak żeby było. Jest w Sopocie. Odbędzie się finał trzeciej edycji Młodego Lidera. Przyjadą drużyny młodych ludzi, 15, 16, 17 latków z całej Polski, którzy w ostatnich tygodniach i miesiącach prowadzili prawdziwe linowe projekty. Pokazuję Wam artykuł z gazety, który o tym mówi. Prowadzili prawdziwe linowe projekty i będą prezentowali, co im z tego wyszło. I słuchajcie, i oni robią rzeczy niesamowite, bo oni nigdy nie byli na studiach linowych i na szkoleniach linowych i nie pracowali w firmach, a mają 15-16 lat i idą, rozwiązują naprawdę poważne wyzwania. Pokazuję Wam taką gazetę dla nauczycieli. To jest akurat gazeta Sygnał, że macie w rodzinie nauczycieli albo macie w rodzinie dzieci w wieku 13 do 19 lat, to zachęcam, żeby po prostu się zainteresować. Zapraszam na naszą stronę www.leaneducation.pl. Tam można się wszystko dowiedzieć, bo startuje zaraz nowa edycja od września. Już teraz przyjmujemy nowe dzieciaki, nowe grupy, a od września, czy tak naprawdę w październiku, rozpocznie się czwarta edycja. Czwarta już. Tak? Ogromne przedsięwzięcie. W tym roku 1000 dzieciaków, w przyszłym 2000 prawdopodobnie będzie, albo jeszcze więcej, więc zachęcam bardzo serdecznie. Słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć o tych książkach tutaj. Widzieliście trochę nieostro. Nie chodziło o to, żeby je tutaj czytać, ale żeby były tłem dla tych obrazków, które chciałem pokazywać. Polecam Wam czytanie książek. Ja czytam po prostu na potęgę i chciałem Wam pokazać książkę. A, na przykład pokażę tą, którą wczoraj kupiłem. Nie wiem, jak przeczytać tego pana. Nazywa się Harari. Jest Izraelczykiem. Jest naukowcem. Opisuje historię człowieka od zwierząt do bogów. W takim bardzo fajnym, przystępnym języku popularno-naukowym. Polecam, żeby zrozumieć, skąd przyjrzeliśmy, dokąd zmierzamy. Ja tę książkę odnoszę do takiego amerykańskiego filozofa Kena Wilbera, który napisał kiedyś krótką historię wszystkiego. To już jest ciężki kaliber, bo tutaj rzeczywiście historia społeczeństw i filozofii aż do bogów, którymi prawie już jesteśmy. Więc czytajcie książki. Co tu jeszcze mam? How Google Works. Słuchajcie, świetna książka. Jeżeli myślicie, że w Google się siedzi tylko na piłkach, gra w piłkarzyki i je fajne jakieś tam chrupki, żelki i inne rzeczy i nie ma roboty, to się mylicie. Ta książka
Akurat mam wersję angielskiej, ona jest sprzed kilku lat, to wydanie, ale po prostu świetnie oddaje to, jaka jest atmosfera i co się robi w Google. I polecam. Mam tu jeszcze parę innych na półce, ale to następnym razem wam powiem. Słuchajcie, będę kończył. Jeszcze zerknę na komentarze. Jest 20:51. Good job, Chrisu. Piotruś, dzięki wielkie. Widzimy się niedługo w sobotę w Trójmieście. Emilia Hoffman mówi, że u mnie działa firma Młodzież Zbytowa. Super. I Mariusz Śmigiel mówi, że fajne ludki mamy na nagrodę. Oczywiście, że mamy fajne ludki, bo fajne ludki nam pomagają takie nagrody robić. Słuchajcie, jeszcze raz. Czekajcie, jeszcze Łukasz Grobelski pyta o linka do książki. Zaraz ten live będzie dostępny na stronie i na grupie. Ja go też rzucę na YouTube'a i tam wszędzie wszystko podlinkuję pod spodem. Tak, skąd wziąć książkę? Wystarczy się tylko zarejestrować. Jedyne, co ja od Was potrzebuję, to adres e-mail, który trzeba podać, żeby dostać książkę. Jak się komuś zechce wypisać, to po prostu po ściągnięciu książki się wypisuje i mamy się bez głowy nawzajem. Nie ma problemu, nie? Czytamy książkę. Mam nadzieję, że wam pomoże. Słuchajcie, teraz na zakończenie jeszcze wrzucę Wam... To ja mam stronę końcową, na której znajdziecie kontakty do mnie. One są nieklikalne, ale zobaczycie, że można czytać na blogu, można śledzić mnie na fanpage'u, można zajrzeć do naszej grupy. Niech link będzie z Wami. Słuchajcie, fantastyczna grupa. Ponad 2400 osób, prawie 2500 ludzi z całej Polski, którzy pomagają sobie gratis. Którzy zadają pytania i odpowiadają na problemy, które mamy codziennie w pracy. Ja bym jeszcze chciał Was zaprosić na kanał na YouTube, ale on taki jest troszeczkę w powijakach, więc za dużo tam nie znajdziecie. Będzie tam to nagranie i kilkanaście wcześniejszych różnych takich zbieranych nagrań. Oglądajcie i słuchajcie. Jeszcze jedno miejsce, profil na LinkedIn. Jeżeli ktoś jest na LinkedInie, to zapraszam też do moich kontaktów, do śledzenia tego, co tam wrzucam, bo będziemy wtedy wszyscy na bieżąco. No i słuchajcie, to chyba wszystko. Ostatni rzut oka na komentarze. Powiem Wam tak, oślepiamy ta lampa, która świeci zza kamery. Kolega Artur powiedział mi, postaw tam sobie za kamerą jakąś maskotkę, żebyś wiedział, do kogo gadasz, bo to jest akurat dla mnie największym kłopotem jest gadanie do samego siebie, bo dzisiaj to robię od prawie godziny. Postawiłem sobie zdjęcie, o, pokażę Wam. Postawiłem sobie zdjęcie tutaj takiej pięknej pary. Nie wiem, czy to się czasem nie odbija. Wujki w Krakowie siedzą, mają powódź teraz, tak? Podobno się uczą i studiują, ale to życie zweryfikuje. Pozdrawiam Cię, Dawid, synu mój najlepszy i moja najlepsza synowo, Martyno. No i ja dziękuję bardzo. To było fantastyczne spotkanie i czuję się świetnie i lepiej niż godzinę temu, kiedy byłem cały zestresowany. Słuchajcie, dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, na razie, hej.